Jakie ty wartości chciałabyś przekazać swoim córkom? Przede wszystkim takie poczucie, że je kocham i że mają tę miłość bezwarunkową i że są wspaniałe, bez względu na to, czy akurat się źle zachowają, czy są niegrzeczne. Nie mówię oczywiście, nie używam tego słowa, bo to podobno niedobrze, ale bez względu na to, co zrobią i co się wydarzy, to, że ta miłość jest, że mają moją uwagę, że mają moje wsparcie, żeby dzięki temu mogły budować sobie poczucie, że są silne, sprawcze i że ze wszystkim sobie poradzą, że mogą wyjść do świata i zrealizować wszystkie swoje marzenia. Chcę im też przekazać tą chyba najważniejszą lekcję, którą ja odrobiłam przez ostatnie lata, że szczęście to wybór. Więc wstają codziennie rano i ja je pytam, co dzisiaj wybierasz? Szczęście. I uczę je tego, żeby doceniały każdą najmniejszą chwilę, żeby doceniały teraźniejszość. Tu i teraz, żeby się uczyły tego, że to, że jakby życie składa się z pięknych momentów i trzeba je celebrować. Ale jednocześnie uczy je tego, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Żeby wiedziały, że czyjeś zachowanie to jest coś, co jest dobre, co jest okej i co, no, co jakby sprawia, że dobrze funkcjonujemy w społeczeństwie, ale żeby też rozumiały, jakie rzeczy są niewłaściwe, więc jeżeli koleżanka, kolega coś zrobi, one mi o tym opowiadają, no to też ja staram się tego uczyć, żeby wiedziały, jak stawiać granice. Jak one na przykład odnajdują się w tym waszym modelu rodziny 2 plus 1? Bo jak wiemy, dzieci na tym etapie często pytają. Niestety było tak, że one zostały dosyć mocno wciągnięte w tę sytuację przez tatę mojej młodszej córki, w związku z czym no, wiedzą, co się w zasadzie wydarzyło, dlatego że był taki moment chyba z półtora roku po rozstaniu, kiedy ja już doszłam do takiej równowagi, zaczęłam sobie jakoś na nowo układać życie i wtedy tata Tosi zapragnął odbudować rodzinę i to trwało jakieś 3 miesiące, kiedy on płakał, przynosił kwiaty, chodził na terapię, no próbował odzyskać moje zaufanie, włącznie z tym, że z moją przyjaciółką wybrał pierścionek i mi się oświadczył. No i dzieci też niestety w to wciągnął. Mówił dzieciom, że on tylko by chciał wrócić do domu, żeby one znowu miały pełną rodzinę, żebyśmy znowu byli szczęśliwi. No dla 3-latki to było trudne, zwłaszcza, że jak jemu się udało mnie odzyskać, to po tygodniu stwierdził, że jednak lepiej się odnajduje w chaosie i nie potrafi być w harmonijnej relacji, więc dzieci to bardzo przeżyły. To było dla nich potwornie trudne. Myślę, że pół roku do roku dochodziły po tym do siebie, zresztą podobnie jak ja. Więc siłą rzeczy nawet tę 3-latkę musiałam jej wytłumaczyć, co się wydarzyło. Bo no to były nawet takie sytuacje, że on z córką moją młodszą nagrywał filmiki. Wróć do nas, będziemy rodzinką, będziemy szczęśliwi, będziemy zawsze razem, więc ona rozumiała, że tata przecież chciał wrócić i znowu chciał nas kochać i mieliśmy być rodziną i nagle to się wszystko rozsypało, więc to było bardzo trudne, ale jednocześnie spowodowało, że one informacyjnie zostały dopuszczone do wszystkiego. Niestety, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, są też takie teorie, że prawda nie boli, że lepiej jak dziecko zna prawdę, a nie jak myśli, że rodzice się rozstali, bo się nie dogadywali. Potem myśli, że ludzie się nie dogadują i to jest wystarczający powód, żeby się rozstali, więc nie wiem, nie był to mój wybór, tak się po prostu stało, niezależnie od mojej decyzji. Najważniejsze, że teraz jesteś w punkcie życia, w którym jesteś szczęśliwa, tak jak powiedziałaś.